W tym odcinku zajmiemy się klasami abstrakcyjnymi. Mieliśmy już temat o klasach i o dziedziczeniu, no i oczywiście o interfejsach. I teraz przejdziemy sobie do klas abstrakcyjnych. Może się wydawać, że są one bardzo podobne do interfejsów i rzeczywiście tak jest. Tak można powiedzieć, od strony praktycznej to mogą się bardzo, bardzo od siebie nie różnić. Ale okej, spróbujmy sobie stworzyć abstrakcyjną klasę. Co to będzie w ogóle oznaczało, że coś jest abstrakcyjne? Jeżeli mówimy o jakimś abstrakcyjnym koncepcie, na przykład o liczbach, tak? Liczby w takim naturalnym świecie, w naszej przyrodzie, nie istnieją. To jest pewien wymysł, tylko i wyłącznie ludzki. Omówiliśmy sobie go, stworzyliśmy definicje, stworzyliśmy różne operacje na tych liczbach, ale tak naprawdę one nie istnieją. Tak? Jakby nie mogę pójść do lasu i spotkać jedynki albo dwójki. Tak? To jest tylko i wyłącznie pewna abstrakcja. I tutaj mamy bardzo podobny mechanizm, czyli że klas abstrakcyjnych nie można utworzyć. Oczywiście utworzyć ich obiektów, czyli tam instancji. Czyli jeżeli stworzę sobie klasę abstrakcyjną liczba, albo na przykład zwierzę, to jeżeli spróbuję teraz stworzyć instancję tej klasy, to okaże się, że wyskakuje mi błąd: cannot create an instance of an abstract class, czyli nie można stworzyć instancji abstrakcyjnej klasy. No dobra, to chwilunia, to po co mi klasa, której nie mogę w ogóle stworzyć? Czy to nie jest jakieś marnowanie słów, czy w ogóle miejsca? No bo po co takie coś jest? No właśnie, nie można tworzyć bezpośrednio instancji, ale nikt mi nie powiedział, że nie mogę na przykład dziedziczyć po takiej klasie. Wracamy sobie do przykładu z psem, czyli teraz tworzymy sobie klasę, która już nazywa się dog i dziedziczy po klasie anioł. I teraz, jeżeli stworzę sobie tego naszego pieska, to bez problemu będę mógł go utworzyć, tak? Mimo że dziedziczy po abstrakcyjnej klasie. Okej, ale no to jest pusta klasa. Spróbujmy dodać coś do tej klasy. Na przykład dodajmy sobie jakąś funkcję. Niech to będzie funkcja właśnie jedz. Zrobimy sobie analogiczne przykłady do tych z interfejsów, aby zobaczyć tą różnicę. Pomimo to, że na pierwszy rzut oka, taki praktyczny rzut oka, to są bardzo podobne mechanizmy, no to mają pewne różnice. Zróbmy sobie jeszcze jedną funkcję, tam drink. No i oczywiście już mamy błędy. Function it without a body must be abstract. Czyli jeżeli nie mamy ciała w funkcji abstrakcyjnej, czyli nasza funkcja czegoś nie robi, to musi być oznaczone jako abstrakt, tak? Abstrakt to taka, która wymaga po prostu implementacji. W interfejsach wspominałem, że słówko abstrakt jest domyślne. Piszemy sobie abstrakt, tak? I teraz pojawi nam się błąd, ponieważ jeżeli coś jest abstrakcyjne i teraz, jeżeli nasza klasa dziedziczy takie abstrakcyjne metody i nie jest sama abstrakcyjną, to musi je zaimplementować, tak? Czyli Alt Enter, implement members, implementujemy, tak? I dopiero to będzie działać. Ok, ale co ważne, i to jest taka chyba kluczowa różnica pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną. Ja tutaj mogę sobie bez problemu przechowywać stan. Tutaj załóżmy, na razie usunę. To też usunę i taki zapis, jeżeli pamiętasz, w interfejsach był niedopuszczalny, tak? Nawet podkreślałem, że interfejsy nie przechowują stanu. Możemy powiedzieć, jaki jest szkielet, czyli jakie są funkcje, jakie są proporcje, ale nie ma tutaj stanu. Stan możemy dopiero nadać, a tutaj możemy się bez problemu pobawić i coś dodać, na przykład taką dziesiątkę. I teraz nasza klasa dog, która dziedziczy, będzie miała dostęp właśnie do tego, do tej proporcji i to już z ustalonym stanem. To jest ta kluczowa różnica. Bardzo często będziemy korzystać właśnie z klas abstrakcyjnych w momencie, kiedy chcemy sobie stworzyć klasę bazową. Czyli taką klasę, która przetrzymuje sobie właśnie jakiś konkretny stan dla innych klas. Czyli bezpośrednio z tej klasy nie korzystamy, bo jest abstrakcyjna, ale jest rodzicem dla szeregu innych klas. I w ten sposób możemy mniej pisać. Na przykład, to jest taki życiowy przykład, na przykład na Androidzie, będzie mieli abstrakcyjną klasę
base view, tak? View to po prostu pewien widok. Coś, co widzi użytkownik, co jest renderowane przez silnik, tak? Czyli text view, wszystkie ikonki, zdjęcia i to wszystko. Jest pewnym widokiem. I ten widok ma zawsze jakieś konkretne swoje proporcje, tak? Na przykład będzie miał jakąś szerokość, na przykład domyślnie ustawioną na 300, jakąś wysokość domyślnie ustawioną na też 300 pikseli. Będzie mieć domyślnie na przykład kolor, niech to będzie czarny, tak? I oczywiście możemy tak wymieniać mnóstwo innych różnych rzeczy. No i będzie mieć funkcję draw, czyli narysuj tą, tak? Będzie mieć funkcję draw, tak? A więc rysuj. I teraz mamy szereg różnych komponentów. I teraz wystarczy, że stworzymy sobie na przykład text view, tak? Czyli coś, co wyświetla tekst i dziedziczy po base view, tak? I tutaj implementujemy, coś tutaj sobie piszemy, tak? Tutaj logika rysowania. A następnie mamy jeszcze edit text, czyli taki tekst, który klikamy i możemy tam coś wpisać, tak? I on ma dokładnie takie same proporcje. Oczywiście na pewnym poziomie szczegółowości się różni, ale do pewnego stopnia jest podobny do TextView. Ma logikę nadpisywania, a ten po prostu nie ma. I teraz nie musimy za każdym razem pisać tego. No bo to jest domyślnie zawarte w BaseView. I zaoszczędzamy sobie miejsce, tak? Jeżeli nagle mamy rozbudowane drzewko i na samiutkim początku tego drzewka będziemy mieć właśnie takie base view, a potem mamy parę tych poziomów, no to zaoszczędzamy sobie naprawdę sporo linijek kodu, jeżeli oczywiście tu byśmy mieli na przykład po 10 różnych takich proporcji domyślnych, no to z każdym tym drzewkiem byśmy musieli w każdej klasie te 10 linijek napisać. A tak, to robimy to w ten oto sposób i voilà. I przenosimy sobie ten stan domyślny na kolejne klasy.